Siemanko, siemanko. Dzisiaj sobota. Trzeba było ogarnąć chatę. Sylwia pojechała do pracy. Pracuje w restauracji na kuchni. Więc weekendy zazwyczaj pracuję. Ja mam wolne. Wróciłem z psami. W tym tygodniu żona zabrała mnie na krótki, taki godzinny spacerek. Ona tu ma obczajone wszystkie te trasy po górach i uwielbia to robić, więc od czasu do czasu mnie zabiera. Nagraliśmy króciutki filmik z tej naszej krótkiej, śmiesznej wyprawy, więc jak macie ochotę, to zapraszam. Pipiku, my jedziemy na góry, a ty zostajesz w domu i będziesz się wylegiwać, jest. No to gdzie mnie zabierasz? No w góry, ale jesteś w ogóle nieprzygotowany. Jak pierwszoklasista. O! Nie chciałam. Najechałam no. To przejechany kot. Jedziemy, żona mnie zabiera gdzieś na przejażdżkę, na spacer. Ale mówi, że się nie przygotowałem i że taka kurteczka to za mało. Zobaczymy, jak to będzie. Tak. A nad górami mury ciemne. Powiedziałam do ciebie, że jedziemy na zapomnę. Na jakiś szlak, no ale tam są jakieś szlaki takie. Tam są szlaki. A jakie są tam szlaki, Roman? Dolniaki. Jakie? Dolniaki. Jakie? Dolniaki. Co to znaczy? Takie szlaki, że na dole można sobie iść. Jakąś ścieżką na przykład. Kiedy ty byłeś na Papowną na ostatni raz? Chyba 20 lat temu. Tutaj właśnie za nami ekipa przywiozła sprzęt spinaczkowy i tutaj można się powspinać. Ja tu też pamiętam, spinałem się z moim dobrym znajomym Lazerką, którego serdecznie pozdrawiam. Czemu w ogóle mówisz, że mam iść do fryzjera? Wyglądam jak... spokój. Wyglądam jak Mel Gibson. Tak. A to jeszcze ci daleko. Wyglądasz jak ten z tego tej bajki 30 lat temu. Czy programu dla dzieci? Program telewizyjny dla dzieci. Pan Kratz. Się nie znasz. Zbyszek miał na imię. Wyglądam jak Mel Gibson i tyle. Mel Gibson. Chłopiec byś musiał mieć kolejne ze 30 cm wzrostu i nieco szerszy w barach. To byś Mel Gibson. Nie, tam wzrostu. Tak. W barach co? Jestem szerszy przecież od niego, chyba żart.
widziałeś ją? Predator. Jak wyskoczyła? To miał być kawałek. W lewo jeszcze tam. Ulubionych miejsc, do których chodzę. Nie za często, bo wolę dłuższe trasy, takie 5-6-godzinne. Ta była krótka, 40, może 5-minutowa. Z moim mężem trwała trochę więcej, bo kilka przystanków jeszcze na cudowne zdjęcia i tak dalej. Spocił się, zmęczył też i nasapał, czy jeszcze daleko, ale mówi, że jest mi dozgonnie wdzięczny za to, że go tu zaprowadziłem. I zrobił mi dzisiaj kawę. Kocham góry. A oto Karantuki. Zapraszamy. Zapraszamy. Słuchajcie serdecznie. A ja powiem po prostu krótko, że dotarłem tutaj do góry i nawet nie zmęczyłem się jakoś namiętnie. Jest cudownie tutaj. Ja jestem ludzi, mam tyle pary normalnie w nogach, że jeszcze biegnę, ej. To jest w ogóle jakiś szok. Normalnie dostałem jakiejś energii, energii drzewa. Energii drzewnej dostałem. Przytuliłem drzewo. Jak groszki. Nie pamiętasz tych takich podstawówce w kioseczku? Sprzedawali pączki, drożdżówki i draże orzechowe, te kakaowe. Nie mów, że nie jadłeś draży kakaowych. To już się wyglądają jak drażetki. Jadłem. Pokaż, co masz usta. Ale na co, tak ci się kojarzą takie bobeczki? No. Ty kłabysz takiego? Ja nie, jak skoro psy jedzą, to w tym coś musi być. Zmielona trawa. Słuchaj. Słuchaj, ja nie widzę problemu, nie krępuj się. Ale to nie. Tobie dam. Śmiało możesz walnąć takie. Ale to ty musisz spróbować. Taką drażetkę. No. W ogóle ta ścieżka jest fajna. Coś tam, małpy. Tak, orangutany, takie jak ty. Tam, ja. Skrzeczy, to jest to z tej jaskini, co mówiłeś, że tam bo tam podobno, jest jaskinia jakaś. Tam mieszka jakiś. Nie słyszysz, że to coś skrzeczy? Tak, słyszę, orzeł. Chyba orangutan. Może to jest ten. Kos. Co to kwądzowisz, ej? Daj wodę i jadę do domu. Widziałeś, jak ja normalnie tą trasę na niej przefrunąłem? Tak. Tam byłeś, widzisz? Są te drzewa na stronie. Normalnie namiętko to zrobiłem tą trasę. Ja chyba się nadaję ogólnie do takich wojaży, właśnie takich chodzenia po górach, zdobywania szczytów i... I co? Można mógł nawet zdobyć ten Everest. Ale żart. Przecież ty jesteś mięczakiem, nie potrafiłeś na tą górkę wejść. Nie, jak nie potrafię, jak zbiegałem, ej. Zepsrałeś. Cześć. Namiętko.
teraz do domu sobie już potrzebuję po prostu odpocząć, bo jutro do pracy. Co to w ogóle jest? Ale bajasz, do jakiej pracy? Ale bajasz, Romanek. W ogóle nie chcę chodzić do pracy ja. Dużo zdrówka, hej.